Pacjentki pytają się mnie, szczególnie pacjentki, które mają problemy natury zapalnej okolicy stromej pochwy, czy należy się golić lub depilować. I tutaj nie ma odpowiedzi jednej właściwej, no bo natura dała nam włosy w tej okolicy, no i można je jakoś przestrzegać, może trymować, ale generalnie rzecz biorąc, jakiś tam fragment tego włosienia powinien zostać z punktu widzenia tego, że w tej okolicy zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają naturalną florę bakteryjną i często golenie takie pełne powoduje stany zapalne, co często widzę u swoich pacjentek i nie jest to korzystne. Natomiast jakby pewne wymogi współczesnego świata, pewne chyba spaczone pojęcie estetyki sprawia, że istnieje taki przymus, że dziewczyny, nie wiem jak mężczyźni, ale na pewno kobiety, młode dziewczyny, bądź się golą regularnie, co generuje stany zapalne i czy jest to właściwe. To z jednej strony tutaj walczymy z pewnego rodzaju opinią wewnętrzną niemalże, że ja tu muszę być w tej okolicy absolutnie gładka i jeżeli ma to być osiągnięte w sposób maksymalnie zdrowy, to powinno być to trymowanie maszynką elektryczną, tak żeby fragment tych włosów pozostał lub depilacja pełna, laserowa lub inną metodą, tak żeby usunąć mieszki włosowe czy cebulki włosowe, tak żeby nie doszło do odrostu i żeby nie dochodziło do stanów zapalnych. Wiem, że moja opinia może być kontrowersyjna w tym zakresie, natomiast mówię o tym na podstawie swojego doświadczenia, które widzę, które nabyłem w gabinecie i tak właśnie zalecam swoim pacjentkom.